Wychowanie do życia w rodzinie to nowy kurs kwalifikacyjny, z którego mogą skorzystać nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy. Kurs będzie prowadzony przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu. Każda osoba, która ukończy ten kurs, nabywa uprawnienia do prowadzenia przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, czyli takie uprawnienia, jakby ukończyła studia podyplomowe. Choć nie do końca, bo to są uprawnienia w przypadku kursów kwalifikacyjnych tylko do prowadzenia tych zajęć w szkole podstawowej. Wykład inauguracyjny dla prelegentów wygłosił biskup Marek Solarczyk, który mówił o wartości rodziny w życiu człowieka. To, co wydaje się takie tak naprawdę najbardziej podstawowe, te trzy sfery życia człowieka, fizyczna, psychiczna i duchowa, ktoś może powiedzieć, no i cóż tym nadzwyczajnego, ale oczywiście, po pierwsze, mamy świadomość, że my je mamy, że my w niej uczestniczymy. Po drugie, oczywiste też jest to, że całą wyjściową troską każdego z nas jest to, żeby w tych przestrzeniach, w tych sferach naszego życia po prostu było bezpiecznie, było dobrze. Co więcej, żeby one się rozwijały i były dojrzałe. Na konferencji obecny był również Sławomir Adamiec, dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie, który przybliżył zebranym znaczenie szkolnego przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla funkcjonowania uczniów w rodzinie. Na zakończenie odbył się natomiast wykład dotyczący różnic kulturowych i modelu rodziny w Afryce, który wygłosiła misjonarka i doradca metodyczny w MSCDN-ie dr Monika Drążyk.